Jesteśmy około 44 roku po narodzeniu Chrystusa, po Chrystusie, nie? Przechodzimy teraz do 12 rozdziału Dziejów Apostolskich i postaram się go cały przeczytać. Czyli ten Herod jest z woli cesarza Kaliguli, znowu, dobrze pamiętam, znowu królem całego Izraela. A w owym czasie targnął się król Herod na niektórych członków zboru i począł ich gnębić. Jakuba, brata Janowego, kazał ściąć. No, ta historia, którą Piotr opowiedział, pokazuje, że dla niego to dość lekką ręką wydawał te wyroki śmierci. Gdy zaś widział, że się to podoba Żydom, czyli widać już, że te wstępne nastroje, takie bardzo proapostolskie, prochrześcijańskie, tu już zaczęły ustępować jakiejś nienawiści, jakiemuś takiemu odrzucaniu chrześcijaństwa jako czegoś obcego, czegoś, co według takich Żydów religijnych, faryzejskich, zagraża ich tożsamości narodowej, jest zdradą wiary ojców. Dlatego Saul właśnie z taką nienawiścią tępił chrześcijan. Gdy zaś widział, że się to podoba Żydom, kazał pojmać i Piotra. No, zobaczcie, jak władza często nie kieruje się żadną tam sprawiedliwością, tylko sondażami. No, to macie dokładnie tutaj ten przykład. Kazał pojmać i Piotra, a były to dni prześników. A gdy go ujął, wtrącił do więzienia i przekazał czterem czwórkom żołnierzy, aby go strzegli, zamierzając po święcie Paschy stawić go przed ludem. No, co tu jeszcze mamy ciekawego? Podana jest liczba żołnierzy. Zwróćcie uwagę, jest tu 16 żołnierzy, czyli jeśli chodzi o służbę wartowniczą, no to dość pokaźny oddział. Ta ilość jest tu celowo podana, za chwilę zaraz zobaczycie, dlaczego. Prawdopodobnie chciał mu zrobić jakiś taki pokazowy proces i również ściąć, podobnie jak Jakuba. Mamy tu też, zobaczcie, kolejne starcie władzy państwowej z Kościołem, nie? Pamiętacie te dwa pierwsze starcia, kiedy apostoła Piotra i Jana aresztowano, kiedy oni konsekwentnie mówili, trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi, nie? Potem mamy to prześladowanie z zabiciem Szczepana, czy najpierw zabicie Szczepana i prześladowanie, w którym główną rolę odegrał późniejszy apostoł Paweł, nie? To trzecie, można powiedzieć, takie starcie. I teraz za Heroda mamy czwarte starcie władzy państwowej i znowu pojawiają się, no, morderstwa sądowe, wyroki śmierci. Strzeżono tedy Piotra w więzieniu. A co robił Kościół? Kościół zaś modlił się nieustannie za niego do Boga. Tu zwróćcie uwagę, że Kościół cały czas się modli, nie? Że nastąpiła trwoga, jakieś bardzo poważne wydarzenie i w tym momencie Kościół cały czas, nie wiemy, jak to zostało zorganizowane. Czy wszyscy na okrągło się modlili, nie? Przez ileś tam godzin, czy były jakieś zmiany, nie? Tam dyżury, jak gdyby takie modlitewne, ale widzimy, że tutaj Kościół w ten sposób zaczął, można powiedzieć, taki bój duchowy o uwolnienie apostoła Piotra. Owej nocy, gdy Herod miał go już wyprowadzić, Piotr skuty dwoma łańcuchami spał pomiędzy dwoma żołnierzami. Strażnicy zaś przed drzwiami strzegli więzienia. Zobaczcie, jakie mamy opisy zabezpieczeń. Mamy 16 żołnierzy, go strzeże, śpi pomiędzy dwoma, a na zewnątrz reszta tego oddziału strzeże i do tego on jest skuty nie jednym łańcuchem, ale dwoma. Zobaczcie, te wszystkie zabezpieczenia Łukasz bardzo pieczołowicie opisuje, nie? To nie tak, że tylko no tam go dobrze strzegli, nie? Tylko zobaczcie, że to są takie szczegóły techniczne, można powiedzieć, czy militarno-policyjno-techniczne, i on wszystkie podaje. Czyli jeśli by coś nakłamał, no to każe być nie dwoma, tylko jednym i nie 16, tylko dwóch i to jeszcze pijanych, nie? A tu zobaczcie, wszystko jest pokazane w sposób bardzo dokładny. Wtedy
Wtem zjawił się anioł pański i światłość zajaśniała w celi. Trąciwszy zaś Piotra w bok, zobaczcie, jakie szczegółowe opisy, nie? Że tam nie tam, że go zbudził, nie? Tylko jest, że go w bok tam szturchnął, nie? Trąciwszy zaś Piotra w bok, obudził go, mówiąc: wstań prędko! I opadły łańcuchy z jego rąk. I rzekł anioł do niego: opasz się i włóż sandały swoje. Znowu szczegółowe, zobaczcie, dialogi, nie? Bardzo, bardzo szczegółowe. I uczynił tak, i rzecze mu: narzuć na siebie płaszcz swój i pójdź za mną. Wyszedł więc i podążał za nim. Lecz nie wiedział, że to, co się za sprawą anioła dzieje, jest rzeczywistością. Sądził raczej, że ma widzenie. Nie? Że tak se śni, czy takie mary jakieś ma nocne. A gdy minęli pierwszą i drugą straż, doszli do żelaznej bramy wiodącej do miasta. Czyli mamy tych 16 żołnierzy, dwóch śpi po bokach, nie? Pewnie jedni przy jednych drzwiach, później jeszcze następne i tak dalej. On mija pierwszą straż, drugą straż, a potem jeszcze wrota. Pewnie tam, no, żelazne wrota wiodące do miasta z tej pewnie twierdzy, gdzie go trzymano. Która się im sama otworzyła. Czyli widzimy, ile jest cudów po drodze, nie? Że to nie jeden cud, że tam spadły mu te kajdany, czy że go tam anioł obudził, wstawaj, nie? Tylko zobaczcie, ile tych cudów po drodze się dzieje. I wyszli na zewnątrz, przeszli jedną ulicę i nagle anioł opuścił go. Tu ciekawostka, dlaczego go anioł opuścił? Czy Piotr zgrzeszył? W tym momencie już sobie mógł poradzić sam. Zobaczcie, tak samo mówimy o cudownym działaniu Boga dziś. To, co możemy zrobić sami, czego na przykład już tam medycyna się nauczyła, czy umie leczyć, no to leczymy tam aspiryną, idziemy do dentysty i tak dalej. Ale są sytuacje, gdzie będziemy potrzebowali cudownej ingerencji Boga, a wtedy o nią się modlimy, wtedy o nią prosimy. Często jest tak, że medycyna, pomimo tego, że najpierw mówi, że wie, później mówi, że nie wie i nie wie, co dalej zrobić, wtedy oczywiście zwracamy się do Boga. W tym momencie anioł i ta nadprzyrodzona pomoc go już opuściła. A gdy Piotr przyszedł do siebie, rzekł: o, teraz wiem naprawdę, że Pan posłał anioła swego i wyrwał mnie z ręki z Heroda i ze wszystkiego, czego oczekiwał lud żydowski. Czyli widać, że tu i ta władza królewska, i nienawistni w tym momencie już źle nastawieni do apostołów, większość zapewne miasta, już chcieli jego śmierci. On prawdopodobnie bardzo poważnie brał to pod uwagę, że za chwilę umrze. Nie? Teraz wiem naprawdę, tu zobaczcie, ta fraza często się u apostoła Piotra pojawia, że on tak nie wierzy, aż już tak, no, tak naocznie jakoś zostanie przekonany, wtedy: o, teraz już wierzę. W domu Korneliusza, pamiętacie, było dokładnie to samo. Gdy sobie to uświadomił, udał się do domu Marii, matki Jana, którego nazwano Markiem. Ten człowiek się jeszcze później pojawi. Gdzie było wielu zgromadzonych na modlitwie. To, co mówiłem, zwykle Kościół wtedy spotykał się w prywatnych domach. Nie? Te domy mieściły po kilkaset osób niekiedy, szczególnie, że to były, no, domy tam, gdzie się spało, czy jakaś kuchnia, i otwarty dziedziniec, ale zamknięty, no, czy otwarty górą, ale zamknięty dookoła. Nie? Czyli tam mogło się pomieścić 200, 300 osób, dużo. I tu jeden z takich domów, czyli Piotr wiedział, gdzie zapewne Kościół będzie się w tym momencie modlił, czy coś tam razem robił, no i wali, idzie tam, nie? Gdzie było wielu zgromadzonych na modlitwie. A gdy zakołatał do drzwi bramy, wyszła dziewczyna imieniem Rodę, aby nasłuchiwać. Przypomina wam to coś? Służby specjalne Kościoła, nie? Wysłali niewolnicę, może ona tam wyglądała, że głupia, czy jak, nie? Pamiętacie z filmu Hubal tę scenę, jak przychodzą, nie, Niemcy, i Tereska tam pewne rzeczy udaje. To mniej więcej mamy taką tutaj sytuację, nie? Ona idzie na zwiady,
żeby rozpoznać sytuację, kto to idzie. I poznawszy głos Piotra, z radości nie otworzyła bramy, lecz pobiegła do domu, czyli do wnętrza domu, tak jak mówiłem, widać, że to była jakaś rozległa nieruchomość, i oznajmiła, że Piotr stoi przed bramą. Oni zaś powiedzieli do mnie, oszalałaś, ty głupia. No, nie traktowali, widać, ją jej zbyt poważnie, nie? Tereska, zdurniałaś ty, przewidziało ci się, idź spać albo tam pilnuj przy bramie, nie gadaj tych głupot. Ona jednak zapewniała, że tak jest istotnie. A oni na to, to jego anioł. Zobaczcie ciekawostkę, o co oni się modlą? O uwolnienie Piotra, nie? Teraz przychodzi im ta bidna dziewczyna i mówi, Piotr stoi przy bramie. Najpierw jej nie wierzą, później jak ona tam ich przekonuje, zarzeka się, to mówią, to pewnie zjawa jakaś, anioł pewnie, nie? W ogóle im nie przychodzi do głowy, nie? Że to naprawdę Bóg odpowiedział na ich modlitwę. Piotr zaś bidny, to mój dodatek, kołatał nadal. Czyli wiecie, stoi w środku nocy, wyrwał się z więzienia, no tam niezbyt mu przyjemnie było. Może gdzieś krwawi trochę, bo zwykle to bito takich zatrzymanych, nie? Czy przynajmniej bardzo brutalnie się z nimi obchodzono. No on tam stoi, kołacze mu nie otwierają, że się chyba nerwia trochę na nich. A gdy otworzyli, ujrzeli go i zdumieli się. Dawszy im znak ręką, aby milczeli, czyli co się działo? Musiał się, pamiętacie, co mówiłem wczoraj o tej żywiołowości ludów południa, że darli, znaczy jazgot był, tak jak wtedy, pamiętacie, jak Piotr tłumaczył im, że naprawdę już Bóg pogan przyjął do kościoła, nie? No to jazgot taki się tam i tam się uciszyli, no to zobaczcie, że teraz on ich tam ręką ucisza, prawdopodobnie jakoś dziękują Bogu, każdy krzyczy, co tam mu do głowy przyjdzie, nie? Raczej taki dość nieporządek tam panuje. Dawszy im znak ręką, aby milczeli, opowiedział im, jak go Pan wyprowadził z więzienia i rzekł. Powiadomcie o tym Jakuba i braci. Tu chodzi już o innego Jakuba, o apostoła Jakuba. Potem wyszedł i udał się na inne miejsce. Jak myślicie, dlaczego? Żeby go nie złapali. Czyli widzicie, zasady konspiracji były tu przestrzegane. W tym momencie widziało go kilkaset osób. Nie można wykluczyć, że byli tam szpiedzy. Bo jak zobaczymy z późniejszych opisów spotkań Kościoła, Żydzi właśnie, czy Rzymianie, stosowali tę metodę wysyłania szpiegów do Kościoła. Nie? To będziemy widzieć kilkakrotnie później. Także on tu wszystko im opowiedział, zapewne dziękowali Bogu, a potem zmienił lokal kontaktowy i zapewne niewielu już o tym wiedziało. Udał się na inne miejsce. A gdy nastał dzień, powstał niemały popłoch wśród żołnierzy, co też się stało z Piotrem. Przypominamy, że ci Herodowie, tak jak Piotr wam ładnie opowiedział na początku, nie słynęli z miłosierdzia, delikatnie rzecz biorąc. Także jak oni zobaczyli brak człowieka, który no, z jednej strony był bardzo ważny, bo wiedzieli, kto to jest, nie? I był tak pilnowany na rozkaz samego króla, a teraz go nie ma, no to powstał popłoch. Co też stało się z Piotrem. Herod zaś kazał go szukać, a gdy go nie znalazł, kazał przesłuchać stróżów i wyprowadzić na stracenie. Tych 16 zostało zabitych. Potem odszedł z Judei do Cezarei i tam przebywał. Prawdopodobnie coś oni powiedzieli, co go przestraszyło. Bo zobaczcie, że zaniechał dalszego prześladowania Kościoła. Czyli widzi, że jest tu jakaś ingerencja Boga. Odpuścił tym razem. Tych tam ukarał, bo był to srogi władca, jak słyszeliście. A miał, teraz przenosimy się już gdzie indziej, do Cezarei, nadmorskie miasto w Izraelu, a miał on zatarg z Tyryjczykami i Sydończykami, którzy wspólnie przybyli do niego i zjednawszy sobie
Blasta, podkomorzego królewskiego, zobaczcie, intrygi, i wtedy były, i Kościół był ich świadomy, nie? Prosili o pokój, ponieważ kraj ich pobierał żywność z ziem królewskich. W oznaczonym dniu Herod, odziany w szatę królewską, zasiadł na tronie i w obecności ludu wygłaszał do nich mowę. Lud zaś wołał: Boży to głos, a nie ludzki! W tej samej chwili poraził go anioł pański za to, że nie oddał chwały Bogu. Potem, stoczony przez robactwo, zdechł, jak powiedział Piotr, a tu już jest tak wyładzone w naszym tłumaczeniu, żeby nie gorszyć maluczkich. Potem, stoczony przez robactwo, wyzionął ducha. Lecz Słowo Boże rosło i rozszerzało się. Barnaba zaś i Saul, spełniwszy posłannictwo, powrócili z Jerozolimy, zabrawszy z sobą Jana, zwanego Markiem. Mamy, można powiedzieć, koniec historii tego kościoła żydowskiego. Kolejne starcie. Rzeczywiście początkowo wydaje się, że władza państwowa już tym razem rozprawi się z kościołem łatwo i bez żadnych problemów. Najpierw zabijają Jakuba, brata Janowego. Ktoś zapyta, no ale dlaczego Bóg pozwolił Jakuba zabić, a Piotra uratował? Nie wiem. To już się spytamy w niebie Jezusa. Nie zawsze mamy happy endy. Widzieliśmy też przecież sytuację z kamienowanym Stefanem, inaczej mówiąc Szczepanem po naszemu. Przecież on widział Jezusa. Jezus aż wstał w tym momencie, ale jednak nie przerwał tej egzekucji. Także warto też pamiętać, kiedy coś złego nam się przytrafi, że to też trzeba umieć przyjąć. Jak przyjmujemy takie cudowne rzeczy, wyzwolenia, uratowania, to też musimy umieć przyjąć ciosy, tragedie i tak dalej, pamiętając, że nasz kochający pasterz, Jezus Chrystus, jest z nami zarówno, kiedy cierpimy, czy umieramy, tak jak tam ze Szczepanem, jak też wtedy, kiedy wspaniałe jakieś rzeczy, granty nam daje, powodzenie, sukcesy i tak dalej, i tak dalej. Kolejne starcie władzy z Kościołem. Znowu władza państwowa rejteruje. Najpierw wycofuje się z Jerozolimy, przenosi do Cezarei, ma już dość tego. Skompromitowana została, bo przecież zobaczcie, tych 16 strażników, lud już czeka. Lud już miał zapowiedziane igrzyska, że będzie zapewne torturowanie, a później egzekucja tego największego z apostołów, ich przywódcę, nie? Czyli apostoła Piotra. Kiedy Bóg go ochronił, kiedy Bóg go uwalnia, no to skompromitowana jest władza królewska. On najpierw robi to przesłuchanie, potem każe ściąć tych wszystkich 16, a może i więcej, z innych tych straży, żołnierzy, i podwija ogon, idzie do Cezarei. Tam przy pełnieniu swoich tych królewskich funkcji palma mu już zupełnie odbija i myśli, że jest Bogiem. I myśli, że jest Bogiem. W tej chwili poraził go anioł pański za to, że nie oddał chwały Bogu. Zobaczcie, każdy ludzki władca, kiedy uwielbienie tłumu, bo to jest normalne, że tłum chce mieć herosa, idola. Pamiętacie w ostatniej kampanii wyborczej klub Gazety Polskiej Elbląg, jak wyśpiewywał songi na cześć Andrzeja Rodzinnego, a potem w Zamościu, jak zamiast chwała Bogu, aleluja, śpiewano Andrzej Duda, bałwochwalstwo katolickie do imentu. Kato
patokomuna, jak to nazywam, czyli katolicko-państwowe, nie? Bo to państwowa uroczystość, ale pieśń religijna, chrześcijańska nawet można by w pewnym zakresie powiedzieć. Także lud lubi ubóstwiać swoich jakichś przywódców, bohaterów i tak dalej, i tak dalej. Ale to właśnie na elicie, to właśnie na tych przywódcach spoczywa obowiązek zatrzymać lud w bałwochwalstwie. Pamiętacie jak, bo nie pamiętacie, bo jeszcze, znaczy ci, którzy czytali Dzieje Apostolskie, to pamiętają, a innych uprzedzę. Będzie taka sytuacja, że apostoł Piotr, przepraszam, Paweł i Barnaba przyjdą do jednego z pogańskich miast. I tam, chyba w świątyni Zeusa, rozpoznają w nich właśnie Zeusa i tego, co gada, Hermesa, tak? I prowadzą już woły, żeby ich zarżnąć na ofiarę dla bogów, którzy przyszli do tego miasta. I wtedy Paweł z Barnabą rozrywają swoje szaty i mówi: ludzie, zatrzymajcie się, my tylko ludźmi jesteśmy, oddajcie chwałę Bogu. To jest prawdziwa elita, która zawsze pamięta, żeby nie przyjąć na siebie chwały, która jest należna tylko Bogu. Tu mamy elitę bezbożną. Ten człowiek się napawa chwałą, że go ubóstwia tłum, bo tak pięknie przemawia. I w tym momencie stoczon od robactwa zdechł. Tak się ta historia skończyła. Ale mamy epilog. Słowo Boże rosło i rozszerzało się. Dlaczego jest tu takie, wiecie, podwojenie? Wzrastało i mnożyło się, tak mam w interlinearze. Widać, że autor chciał podkreślić jakąś szybkość procesu i taką, że ten proces robił wrażenie, bo użył dwóch podobnych, bliskoznacznych słów. Lecz Słowo Boże rosło i rozszerzało się, nie? Zobaczcie, że też równolegle pokazane jest, co się dzieje w Jerozolimie, co się dzieje tu w Cezarei politycznie, nie? Że zdechł ten zły władca, zły Herod, już kolejny. A tymczasem Barnaba i Saul, spełniwszy posłannictwo, tak domniemuje, że oni właśnie w tym momencie, kiedy to się rozegrali, przynieśli te pieniądze do kościoła w Jerozolimie. Oni wychodzą z powrotem do Antiochii, ale biorą ze sobą syna tej kobitki, zapewne jakiejś bardzo bogatej rodziny, być może ona była już wdową, bogatej wdowy, która ma syna. Pamiętacie na początku, gdzie przyszedł Piotr? 12 werset. Do Marii, matki Jana, którego nazywano Markiem, gdzie było wielu zgromadzonych na modlitwie. Teraz ze sobą go biorą. On się znowu pojawi na pierwszej wyprawie misyjnej. Widać, że to był jakiś taki sprytny młody człowiek, no bo zwykle do takich grup misyjnych takich brano. Właśnie Tymoteusza też apostoł Paweł wziął, kiedy Kościół, bracia dali mu świadectwo, że to jest naprawdę oddany Bogu i mądry, młody człowiek. No to już macie zastosowanie, młodzi ludzie, do czego powinniście w życiu zmierzać. I te wasze cechy, mądrość, bogobojność, pobożność, powinny być też rozpoznane przez waszych bliskich, przez wasz Kościół. Jak będziemy otwierać już jakieś takie bardziej formalne szkolenie na Lubelskim Uniwersytecie Biblijnym, no właśnie o to będziemy pytać. Waszą wiedzę, to tam sobie z nią poradzimy. Ale o wasz charakter zapytamy waszych bliskich. Dlatego lepiej już ja uprzedzam, żeby nie było, że to z nagła kartkówkę jakąś robimy. Nie, no to są jasne, biblijne kryteria. Widać, że to już tak wyprzedzam trochę, pomylili się w ocenie tego chłopa, bo rzeczywiście był bystry, rzeczywiście oddany Bogu, ale był mamin synkiem. Ale jeszcze mogę uprzedzić dalej wydarzenia. Nie pozostał mamin synkiem. Raz zawiódł, ale chłop się wziął w garść i potem poszedł do przodu. I już nie ma krytyki pod jego adresem.